Jesteśmy na torze motocrossowym i dzisiaj sprawdzimy, czy motocykl elektryczny marki Suro może się równać z takim zwykłym, standardowym bikiem, czy to inaczej motocyklem spalinowym. Lecimy, zakładamy kamerkę i sprawdzamy czas. Pierwszy przejazd to tylko napędzenie się. Nie liczymy tutaj jeszcze czasu. Zakrętek, mamy szansę! Zaczynamy. Wewnętrza. Mamy go. Zubiegów nie mamy. Jedziesz łatwiej. Hopka. Tu docięcie. Tu nam kół brakuje. I będę na elektryku więcej gadał, bo na tamte mnie nie ukrycie. Fajnie, bo jest lekki, zwinny i mogę robić o wiele głupsze manewry. Te wejście w zakręty są super, bo w ogóle mnie nie przypłaca masa na to pliwa. No to co, przebitki widzieliście, podsumowując, mogę wam tylko powiedzieć, że Suron jest o wiele lżejszy, lepiej się po prostu mi na tym osobiście jeździ, też o wiele częściej na tym jeżdżę, no i zachowuje się bardziej jak rower, mimo że zapierdziela jak motocykl. YC, fajne koła, no tutaj dużo pomagały, ponieważ jest gruba kostka, Suronie tylko wyrobione, no ale wyniki no, same się mówią przez się. Możecie mnie troszeczkę tutaj złapać za to, że Suron jest lekko przerobiony, ale tylko troszeczkę. Sprawdź mój poprzedni odcinek.